Dzień dobry, wesołych świąt. Jeszcze nie było w tym roku vlogmasa, więc Wigilia to jest ostatni moment, kiedy mogę to zrobić i tak naprawdę jedyny dzień, kiedy mam wolne i coś ciekawego się dzieje, więc zapraszam Was dzisiaj, żebyście spędzili ze mną ten dzień. Jak widzicie, jestem w łóżku, w piżamie. It's too cold. It's too cold. No nie wiem, ale coś z łóżkiem. To get out of bed. It's too cold to get out of bed. Prawda jest taka, że ta piżama jest tak ciepła, że naprawdę nie jest zimno, żeby wyjść z łóżka. Także zaraz się zbieram. Trzeba posilić łóżko. Trzeba dokończyć jedzenie. Wczoraj robiłam sałatki do w pół do drugiej w nocy, bo po pracy przyszłam i zaczęłam robić sałatki, więc zanim warzywną i żydowską, więc zanim się wszystko ugotowało, wystygło, pokroiłam. To było naprawdę późno. Jeszcze jedną muszę dzisiaj dokończyć, więc jeszcze trochę pracy przede mną. Jest późno, bo jest godzina 11:10. Jako, że poszłam spać o drugiej, bo robiłam do późnej nocy jedzenie, więc wstaję i zabieram się znowu do roboty. Gdybyście zobaczyli, na czym stoicie, to byście się śmiali, bo jesteście na świeczce z Ikei waniliowej, takiej dużej, okrągłej, w szklanej buteleczce. Także śmiesznie. Jeszcze takiej opcji nie było. Będę robiła na początku makijaż. Już ogarnęłam trochę w pokoju. Pościeliłam łóżko. Teraz będę robić makijaż. Zaczynam od podkładu Inglot HD Perfect Cover Up Foundation. Powiem szczerze, że to już jest druga buteleczka i lubię go. Chociaż jest dość mało ekonomiczny. Ma całkiem niezłe krycie, jak zaraz zobaczycie. Ostatnio mam większe problemy z cerą i wydaje mi się, że to jest związane z sezonem grzewczym. I pielęgnacja, która latem się sprawdzała, teraz kiedy ta skóra jest przesuszona, niekoniecznie. Już zaczęłam ją zmieniać i widzę postępy. Więc mam nadzieję, że będzie lepiej. Ale już naprawdę w lecie miałam przez 3 lub 4 miesiące naprawdę ładną cerę. Nic mi nie wyskakiwało. Przebarwienia już pozanikały prawie zupełnie i byłam bardzo zadowolona z tego, jak wygląda moja skóra, no ale niestety przyszła zima, nowe wymagania. Używam tej gąbeczki od Real Techniques. Skusiłam się na nią, bo Sara dużo o niej mówiła i powiem szczerze, że faktycznie jest równie miękka jak Beauty Blender. Nie widzę żadnej różnicy, oprócz tego, że jest kilka razy tańsza, więc po prostu aplikuję podkład i ja tą gąbeczkę mam już, miałam ją chyba w październiku, tak mi się coś kojarzy, więc parę miesięcy, ale ja ją naprawdę codziennie myję, więc dziwię się, kiedy dziewczyny pokazują te gąbeczki takie brudne i no, po prostu nieestetyczne. I tak mam problemy ze skórą, więc chociaż staram się, żeby ta gąbeczka była zawsze czysta. Słychać dzwony w kościele. Właśnie dokończyłam kroić cebulę. Płaczę jeszcze. Więc mam nadzieję, że zaraz mi to przyjdzie. Dodaję majonez dekoracyjny winiary, sól morską z Ibizy. I do tego jeszcze dużo pieprzu. My lubimy pieprzne rzeczy. Tutaj mamy w sałatce cebulę, ogórka kiszonego, pietruszkę, seler i karotkę i czyli marchewkę i ziemniaki. I to wszystko i właśnie te przyprawy, które Wam pokazałam, więc szybko mieszam i gotowe. Teraz nie tylko płaczę od cebuli, ale też kicham od pieprzu i doszłam do wniosku, że może zamiast
bardzo dużej ilości majonezu dodam jeszcze Filadelfię. Będzie troszeczkę delikatniejsza ta sałatka i oszczędzimy sobie kalorii. Sałatkę jarzywną już zapakowałam, żydowską też wystarczy przykryć zatyczką. Wsadzamy do lodówki i niech się jeszcze przygryzą do wieczora, będą smaczniejsze. A teraz trzeba posprzątać bałagan zrobiony przy przygotowywaniu. Jej, to jest chyba najgorsze. Czyste szaleństwo i lenistwo, poszłam z powrotem spać, wzięłam drzemkę, to dlatego, że po prostu ostatnio bardzo, bardzo, bardzo dużo pracuję. Pracowałam 12 dni, potem jeden dzień przerwy, potem znowu 4 dni i do pracy po 10-9 godzin, kelnerowanie, więc cały czas na nogach. Ale teraz zajmę się moim napojem i robię sobie kawę, już jest godzina 15, więc na chwilę bardzo. Zupełnie nic wam nie powiedziałam o planach, więc teraz zaraz przyjdzie Maciek, mąż mojej mamy, i moja mama jest w Polsce, więc jesteśmy sami w Niemczech i jedziemy zaraz do pracy na wigilię pracowniczą. Tutaj Maciek jest szefem i ma swoich ludzi do pracy, którzy na święta no, nie mogli wrócić wszyscy do domu, więc ktoś musiał zostać, więc dla nich szykujemy święta, spędzamy je razem. Następnie wracamy do domu, zjemy pierogi, które mamy od babci, jednej, drugiej, i następnie ja planuję oglądać o 20 Tymina samego w domu, więc nie mogę się doczekać. To jest film, który oglądam co roku bez żadnych wyjątków, więc musi być Kevin. I tyle. Nie mamy więcej planów. Zaraz się kończę szykować. Muszę poprawić makijaż, bo spałam. W ogóle te brew nie chcę się ułożyć. Rzęsy się poplątały. Spałam na tej stronie, więc wow. Chcę sobie wyobrazić. Próbuję je wodą przyczesać. Mam nadzieję, że zaraz jakoś to będzie wyglądać. A tymczasem kawa. Mam nadzieję, że na pewno mnie już teraz obudzi. W końcu jest 16. Odespałam już chyba wszystkie nieprzespane noce i zaraz będziemy świętować. Mam przygotowaną kawę. Tutaj oglądam Anię. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście podlinkuję jej kanał na dole, więc jestem gotowa, żeby prostować włosy. Ja zawsze tak się szykuję, że włączam jakiś filmik. Następnie piję kawę i robię to, co muszę zrobić przy toaletce, czyli w tym wypadku prostuję włosy i poprawiam makijaż. Dalej będzie delikatnie, ale troszeczkę, troszeczkę mocniej. Uwielbiam zapach i smak kawy. Jestem gotowa do wyjścia. Chciałam wam pokazać strój dnia. To jest sweter, który ostatnio jest w drugim filmiku, ale po prostu go uwielbiam. Zastanawiałam się, czy go kupić i na szczęście się zdecydowałam, ponieważ no, bardzo, bardzo, bardzo go lubię i chodzę w nim non-stop. Jest bardzo ciepły, nic się z nim nie dzieje, bardzo dobrze znosi pranie ze sklepu Kameje, więc tak się prezentuje. Następnie moje stare spódniczko, spodenki ze Stradivariusa, rajstopy, i ubieram do tego buty za kolano. Więc klasycznie. Muszę tylko pomalować usta, spakować torebkę i możemy wychodzić. Jesteśmy już w samochodzie, dzisiaj to ja jestem kierowcą. Cieszę się, ponieważ rzadko mam możliwość jeżdżenia tym autem. Jest dużo większe niż moje, więc po prostu przyjaźnie się go prowadzi. Sprawia mi to dużo radości, a nie mam za często możliwości, bo się wymieniamy z Maćkiem godzinami pracy i po prostu nie mam jak prowadzić. Nie będę chyba dla was dużo kręcić w miejscu mojej pracy, ze względu na to, że to jest miejsce pracy i chcę, żeby zostało tajemnicą, a tam wszędzie są nazwy. Może ewentualnie zrobię jakieś pojedyncze zdjęcia potraw, które będziemy jeść. Powinno być tradycyjnie po polsku, ponieważ ta kolacja została przygotowana przez Polaków. Zresztą będą sami Polacy. Pokażę wam tylko, jak ładnie jest tutaj na mojej ulicy. Wszędzie są domki. Akurat mieszkamy w budynku, ale to jest ogólnie mała miejscowość, więc wszędzie tutaj są domki. Niemieckie osiedla są bardzo zadbane. Bardzo zwracają uwagę na to, żeby było właśnie czysto dookoła.
ładnie wyglądała. Chociaż jest tak naprawdę tutaj mało świątecznie. Więc Maciek zaraz powinien być na dole. Zapomniał dokumentów od auta. Święta, święta. W tym roku jest nie aż tak, jakby mogło być zawsze. Ponieważ nie ma mojej mamy. Rok temu też nie byłam w Polsce. Muszę ustawić lusterka. Więc troszeczkę smutno. Ale ważne, że nie jestem sama. I powinno być bardzo, bardzo sympatycznie i przyjemnie. O! Milky Chance jest w radiu. Über jeden einzelnen, der hier dabei ist, für euch jetzt Alma und Daima. I'm not the kind of girl to keep my voice unheard, to carefully pick words. Oh no. Było bardzo sympatycznie, teraz wracamy do domu. Kevin. Sam w domu. Czyli plan na wieczór jest gotowy. Z wszystkimi się podzieliliśmy opłatkiem. Zrobiło się ciemno, jedziemy, więc wyłączam kamerkę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Miko! Mama jest na Skype'ie. Róża. To są różane? Zaraz zobaczymy, jaki jest opis. Więc tutaj mamy zapach brzoskwini, frezji, amarantusa i kakao, czyli czekoladka. Przepięknie pachną. Sam wybierałaś? Mikołaj. Mikołaj wybierał. Także... Jak zwykle kosmetyki to prezent, który najbardziej mnie zawsze cieszy. Mikołaj to wie. Oglądamy Kevina i ściągam sztuczne rzęsy. Zajmuje to całe wieki i podejrzewam, że dzisiaj mi się nie uda dokończyć. Po prostu jutro założę okulary i mam nadzieję, że nie będzie się rzucać w oczy. Pomimo wszystko i tak myślę, że się zdecyduję w przyszłości, bo efekt jest wart tych kilku dni, kiedy oczy nie wyglądają idealnie. Ale tak naprawdę przez miesiąc prezentują się super, więc nie mam jakoś z tym żadnego problemu. Szepcze, bo ktoś tutaj. Kima bierze trzonkę. Także Maciek nie dokończył filmu. Pośpi. Rzęsy są prawie całkowicie ściągnięte. W ogóle możecie zobaczyć, jak strasznie wyglądam. Teraz patrzę na podgląd. Mam cienie pod oczami. To wszystko jest spowodowane tym, że bardzo dużo pracuję i jutro idę na 14 godzin do pracy. Więc jest jeszcze przed północą.
ale w tym roku nie ma żadnej pasterki, po prostu idę spać, wypoczywać, ciepło, sympatycznie. Mam wrażenie, że trochę jestem oglądana. Właśnie teraz leciało na Polsacie film ominąć, nie, Święta Last Minute, Christmas with the Cranks i oni tam próbowali ominąć święta i mam wrażenie, że ja też w tym roku trochę te święta ominęłam. Dlatego idę spać, jutro pierwszy dzień świąt. Tak jak mówię, bardzo długo będę pracować, więc na pewno nie uda mi się edytować tego filmiku, ale postaram się, żeby był na kanale w drugi dzień świąt. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że spędziliście święta w rodzinnej i ciepłej atmosferze, bo tego nic nie zastąpi i życzę Wam dużo szczęścia i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z Waszych prezentów, że jesteście objedzeni i że zaraz powitamy rok 2017, który będzie jeszcze lepszy niż ten 2016. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa, pa.